Cześć, to Wafel, witam was znowu w Minecraft Dungeons. Lecimy dzisiaj na bossa z Endu. Zobaczymy tutaj uszkodzona cytadela. Wiem, że jest dosyć nietypowy. Tyle wiem. Nie będę wam za dużo spoilerował, ale w sumie już i tak widzicie tytuł i miniaturkę. No ogólnie chłop jest dosyć nudny, ale animacje ma kozackie. Po wielu bohaterskich pojedynkach w drodze do samego serca pustki udało ci się dostrzec do ostatniego bastionu sił wroga. Znajdźcie przyjaciela, który gdzieś się tu czai i połóż kres temu obłędowi. O, i tu już od razu mam moją, jak to się nazywa, elytra. Rozwalimy jakichś gostków i lecimy dalej. Nie ma chyba co tu wszystkich rozwalać. O nie, dotknąłem tej otchłani. Dobra, wziąłem potkę, bo oj, ostatnio nas Enderman zmanhitował. Jak mieliśmy kilka tych efektów naraz, teraz mieliśmy trzy. Gdzie my tu lecimy? Oho! Wejdź na górę. Teraz będą problemy. Teraz będzie problematycznie. Spadają endermity z nieba. Tu jest dużo jakichś prądów dziwnych. Na razie żadnych shulkerów nie widzę. Jest achievement, żeby to przejść bez otrzymywania obrażeń od shulkerów. Więc to chciałbym bardzo zrobić. To nie tutaj trzeba. Czekaj, górą tam chyba trzeba jakoś dojść. Tak mi się wydaje. Mhm, chyba te. O Jezu, oni działają jak pająki, ale zupełnie tak... To są takie mocniejsze pająki. Oni cię zamykają, a potem wszyscy naraz nawalają. Tacy kamperzy normalnie, nie? Oni normalnie się nie wychylą, a jak cię strzelą, jak cię uwiężą, to wszyscy zaczną się nawalać. Okej. Okay. Enderman. Dawaj. Kozaku, pokaż co masz. No jak się okazało, nie mają tutaj w swoim zanadrzu za wiele. Dosyć łatwo idą. Ty, co plujesz? Przedostań się przez wieżę wejściową. Okej. No nie, nie zamykaj mnie. Ja chcę iść dalej. A to jeszcze mnie spowalnia po wyjściu. Odblokuj monolityczną bramę? Okej, tutaj muszę walczyć. Dobra. Dużo to im zadaje obrażeń? Niewiele. Tu muszę coś klikać. To jest chyba po prostu jakiś labirynt. Aha, tu mi coś otworzyło. Teraz klikam tu. I otwiera mi się tu. I spadają te dziadostwa. Klikam tu. Klikam tu. I słyszę, że to by mi się otworzyło tutaj. Aha. Tu się otworzyło. I mogę teraz wyjść. Dobra. Tu mamy przejście kolejne. I co? W związku z tym? Tu trzeba dwie bramy jakieś otworzyć. Aha, tu jest jedna i po drugiej stronie jest drugie, nie? Podka speeda. Mhm, po drugiej stronie jest drugie. Dobra. Weź mnie nie zamykaj, chłopie. On zawsze jak mnie zamknie, to od razu leci mnie bić. Chyba wszyscy tego rodzaju zaczynają mnie bić od razu. To jest ciekawy mob bardzo. Niby pająk, ale jednak zupełnie inny. To wszystkie takie moby są. Niby są takie same jak wcześniej, ale inaczej. Tu mamy jeden guziczek. Oho, i przywołałem dwa endermany. Ten nie oberwał. Teraz oberwał. Teraz umarł. Nie, nie umarł. Uuu. Początek i kres. Ej, fajnie, fajnie, fajnie to nazwali. Czekaj, czekaj, tylko ten mnie bije. Już niedługo. Dobra. Wysysa zdrowie z mobów, czyli ma pijawkę, stosuje rosnący mnożnik obrażeń. Dalej nie wiem jak to działa. Będę musiał to przetestować. Dobra. O! Nie zauważyłem tego. Glutek mnie wywalił. Tu też jest glutek. Dobra, i mam iść tu? Nie, na górę gdzieś mam iść. Ale nie mogę. Czy chyba muszę iść... Wróciłem się. Tu jest guzik! Leć na cytadelę. I na górze cytadeli będzie boss. Prawda? I teraz ziup w nich. U, zbroję niezłomnego dostałem w nagrodę. 251 level. Wysoko. Oho. To dziadostwo. Dobra, tylko mam nadzieję, że nie trzeba będzie jakichś zagadek robić. I że w miarę łatwo będzie można tych typów rozwalić.
No i tu by się przydał jakiś właśnie set pod niewidzialność. Ajajajajaj. Oj, może być problem z tym. Dosyć duży. Czekaj, czy on właśnie odbił mi strzałę? Teraz to na pewno... Oj, teraz to na pewno odbija. Dobra. Mam nadzieję, że to odbicie nie zalicza się pod otrzymywanie obrażeń od niego. Znaczy tych strzałów, nie? Bo tam pisało, że strzału nie mogę dostać. Jezu, ile tego, ty! Nie przesadzacie trochę? No jakbym ja nie miał kotwicy, no to mógłby być trochę problem, chociaż... W sumie to nie. W sumie to nie, dosyć proste są te typki. Oho! A co to ma być za tyle płonięcia? Normalnie jak te kurczaki w przeklętej obecności? Taki starożytny tutaj. Nie, nie wszyscy ogarną. Ajajaj. Nie resp mnie na pocisku. Dobra, zresztą mnie gdzieś daleko. Muszę jakoś tego Shulkera zdjąć. Nie do końca. Nie do końca to miałem na myśli. Nie, 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 nie. Dobra. Nie, nie tak. No nie tak. Zupełnie nie tak. Nie, to wróciło. To tu jest. Przypadnij. Dobra, nie wleź w to. Jak go rozwalić? Cholipka. O! Proszę bardzo. Nie, 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 Shulker, nie. Nie mogę go zabić. Czy on tu jest potrzebny? Dobra, tylko muszę wszystko najpierw tutaj załatwić. No i dobra, drzwi otworzone. Fajnie to działa. Fajnie to wymyślili. Hop. Tego można normalnie załatwić. Nie! No, nie zauważyłem go. Ile to może trwać? O, już. Co to jest za głupi pocisk? On się rozwala o schody. I co ja mam z tym zrobić? No chodź, może nie wiem, do góry bardziej? Tu? No chłopie... Się zdecyduj, czy ty chcesz trafić, czy ty nie chcesz trafić. Nie do dołu. Do góry musisz iść. W górę, w górę! Schody walniesz. Trafił! Ej, jest nowy enchant jakiś. Okej. Okay. Czyli, że zadajesz obrażenia nieświadomym przeciwnikom większe. Ataki na moby, które nie celują w ciebie aktywnie, zdają zwiększone obrażenia. Wyobraźcie sobie grać co, ten w teamie. Można ziomka ratować w ten sposób. Że, wiecie, on na przykład miałby zbrojkę, która sprawia, że więcej mobów go namierza, a druga osoba by miała to coś i by po prostu dobijała typu w plecy. I tyle. To są dobre rzeczy. Ho, Anderson! Przyszedł wielki, potężny chłop. Oho, cieństa forma. I ziup! Stracił pół życia naraz! Trutka go dobiła. Oho, wyrzutnia ognistych pocisków. Dobra. Dajcie mi przejść. Let me out. Halo. Czekaj. Tamten typek? Tego trzeba rozwalić? Chodź tu. Gdzie ty uciekasz? O, i pięknie. Okej, tu jest jakiś guziczek i trzeba... Tu jest też drugi guziczek. I trzeba tu klucz zdobyć. Nie, 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 ja nie, 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 nie chcę, proszę, nie. Ta lewitacja. Któryś z nich ma enchant chyba, bo mieli taki dymek dziwny. Albo to Shulker, też możliwe. Wiesz, ty Shulker umrzej, dobra. Czy ktoś tu daje lewitację? Nie. To tylko ten Shulker. I tu jest tylko skrzynka, dobra, tu nie ma klucza żadnego. Dobra, mam kluczyk. I oczywiście zrespiło się więcej typów. Ja uciekam. A jak sobie myślę, ten owoc refrenusu, on niby odnawia dużo i bardzo szybko, ale z drugiej strony ktoś mógłby bardziej chcieć, żeby mieć pełne życie i żeby jeszcze dodatkowa część się regenerowała po czasie. To jednak taki chleb mógłby być właśnie najlepszy. Chleb jest dosyć rzadki. Początek i kres znowu mam... No, dużo tego dropi trochę. Dobrze, że mam tą morską fortunę, nie? Na zbrojce. Okej, okay, tu jakaś skrzyneczka z Afriko. Wybuchowa kusza. O!
Będzie walka. Chłop, animację ma zarąbiste. No jakbym był mały, to bym się przestraszył. Dobra, chodź się bić, ty... Co? Ile on obrażeń otrzymał? Aha, już, już, już. Nie wciągaj mnie, nie wciągaj, nie, nie, on mnie wciąga. Nie wciągaj mnie. Dobra. No, typie. Wyłaź. Okej, okay. No i dobra. O, można na niego podejść. To Polo się z nim strasznie męczył, bo on czekał, aż tu on weźmie, wyjdzie z tego. I zadawał naprawdę rzadko obrażenia dosyć. O Jezu, ale oberwałem. Nie, proszę, nie bij. Oddajcie mi życie. Oddajcie mi życie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Z pijawki trzeba się odleczyć trochę. Co on tu zrespił? Co to? Okej. Okej. To jest najlepszy atak u niego. Najciekawszy. No i umarłem. Te ściany niby nie... Można się chyba przed nimi, za nimi chronić, ale jednocześnie one tam jakoś wybuchały. Okej, okay, do tego czegoś nie chciałbym podchodzić. Nawet nie muszę. Koniec. Twórcy mówi, że to będzie trudny boss. Co on tak właściwie robił? Rushował na mnie, co było proste. Robił te swoje wsysanie, spawnował endermity, co było bardzo proste. Strzelał, co było trudne. Jedyny atak trudny. Spotkałem się z nim raz. Życia? Miał mało. Wyzwania odchłani. Stosuje rosnący mnożyk obrażeń. A kuszy takiej nie było? Nie, 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 nie było. I strzały mają szansę wybuchnąć. Skrzyneczka za friko. Łuk odchłani. Koniec. Pokonaj mściwe serce kresu. Mam achievementa. No i co? I wszyscy się cieszą. Tak to jeden gość w Endzie psuł cały świat. Po pokonaniu serca kresu powierzchnia wreszcie została ostatecznie wyzwolona spod wpływu kuli. Ale nawet gdy ta historia się zakończy, ale dzieło bohater... Czy dzieło bohaterów będzie kiedykolwiek całkowicie wypełnione? Tak długo jak czekać będą przygody, bohaterowie będą odpowiadać na wyzwania. Dokładnie. Niby koniec, ale i tak nie koniec. Kołczan odchłani. Właśnie, ten kołczan nakłada na przeciwników tą otchłań. To jest dobre, można zwiększyć bardzo, bardzo obrażenia. Znaczy chyba, bo u mnie to zwiększało bardzo, bardzo obrażenia, które ja otrzymywałem. Ogólnie myślałem, że ten boss jest gorszy, że w sensie, że on tak ciągle właśnie będzie włączał tą niewidzialność, tak jak u niezniszczalnych, znaczy, tak jak u Topolo było. Bo on na streamie, zdarzało się, że on atakował dwa razy i chłop od razu stawał się niezniszczalny. I on tak, jak chłop miał pół życia, to Topolo go bił tak z dwie minuty, żeby jakkolwiek dalej pójść. Czekaj, jeżeli ja bym teraz uderzył... 2,5 miliona. Siedem milionów. Zastosuj to, poczekaj trochę, zadaj duże obrażenia. Kotwica ma nowy ulubiony enchant. Po użyciu mikstury zdrowia otrzymujesz kołczan zatrutych strzał. Trzeszcza krowymi pociskami w pobliskich wrogów. Aha, to działa jak śnie... Czekaj, ja myślałem, że to jest zbroja, że to przy unikach. A to jest śnieżka. Ale to rzadko strzela. Jeszcze nie trafia.
Aha, to jest gorsza wersja Śnieżki po prostu. Dobra, także będzie tu na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ogólnie mi End tutaj się podoba. Jest dobrze. Do zobaczenia i siemka.